Niedziela zesłania Ducha Świętego prowadzi nas do osobistego spotkania z Duchem Świętym, którego posyła Jezus. To właśnie On dzisiaj staje w drzwiach naszego życia, tak jak w drzwiach wieczernika, i mówi: weźmijcie Ducha Świętego. Weźmijcie Go, przyjmijcie. Kiedyś Jan Paweł II, dzisiaj już święty papież, przyszedł do swojego rodzinnego domu bardzo smutny. I wtedy jego tata powiedział: Karolu, dlaczego jesteś smutny? Czy ty rozmawiasz z Duchem Świętym? Czy przyjmujesz Jego dary? I wtedy milczenie papieża wywołało w ojcu pragnienie, które sprawiło, że nauczył go modlitwy do Ducha Świętego. I to właśnie wtedy Duch Święty stanął w drzwiach serca świętego dziś Jana Pawła II i zaczął powtarzać modlitwę, której nauczył jego ojciec. Chcę właśnie dzisiaj do tej modlitwy was zaprosić o przyjęcie darów Ducha Świętego, by te drzwi naszego serca się otworzyły, byśmy usłyszeli: pokój wam. Duchu Święty, proszę Cię o dar mądrości dla lepszego poznawania Ciebie i doskonałości Bożych, o dar rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej, o dar umiejętności, abym w swym życiu kierował się zasadami tejże wiary, o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował. Duchu Święty, proszę Cię o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać. O dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu majestatowi z synowską miłością. O dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże, obraża. Siostry i bracia, chcielibyśmy dzisiaj stanąć w otwarciu na Ducha Świętego. Otwórzmy szeroko drzwi naszego serca. Weźmijmy Ducha Świętego, a On nas poprowadzi drogami życia. Odmieni oblicze ziemi, tej ziemi, oblicze naszego świata, naszego serca i nas samych. Weźmijmy Ducha Świętego.